Już prawie 2000 osób korzysta z rybnickiej karty mieszkańca, która funkcjonuje zaledwie od 2 dni. To program, który przewiduje rabaty na jednorazowe wejścia do miejskich obiektów. Żeby skorzystać z karty, wystarczy zarejestrować się w aplikacji Halo Rybnik i złożyć wniosek o jej wydanie. Katalog zniżek na karcie nie jest zamknięty. Elastyczność karty będzie polegała na tym, że pojawią się również dedykowane eventy, wydarzenia, które będą przewidywały zniżkę właśnie dla tych użytkowników i już niedługo będziemy chcieli zaprosić prywatnych partnerów również do uczestnictwa w karcie, a to oznacza, że przedsiębiorcy, restauratorzy, oferenci różnego rodzaju usług mogą się do nas zgłaszać właśnie z tego rodzaju bonifikatami oferowanymi na kartę mieszkańca. Kartę mogą wyrobić osoby zameldowane w Rybniku lub rozliczające się tylko z podatku dochodowego w tym mieście. Uczestnicy programu mogą liczyć na 20% zniżki na jednorazowe wejścia do miejskich obiektów kulturalnych i sportowych. Są też jednak większe zniżki. Przykładowo raz w miesiącu wstęp na kretę pływalnię kosztuje tylko złotówkę. Mamy również taką ofertę, która będzie dotyczyła naszego największego kąpieliska, czyli Rudy. On się będzie nazywał Happy Day. I tu posiadacz takiej karty będzie mógł sam sobie wybrać jeden dzień w sezonie, kiedy cały dzień będzie mógł spędzić za złotówkę od poniedziałku do czwartku. W czerwcu z rybnicką kartą mieszkańca Rybka z dużej zniżki będą mogli skorzystać również kierowcy. Miasto zapowiada atrakcyjny cenowo abonament parkingowy. Wkrótce oferta zostanie również poszerzona o specjalne bilety okresowe komunikacji miejskiej, jednak na szczegółowe informacje trzeba jeszcze poczekać. Karta dostępna jest zarówno w wersji plastikowej, jak i mobilnej.